znaki. Co ze sobą zabrać na tamten brzeg? Nic. A więc to już wszystko, mamo? Tak, synku, to już wszystko. A więc to tylko tyle? Tak, tylko tyle. A więc to jest całe życie? Tak, całe życie. Ten listopadowy dzień daje nam sposobność, aby w pośpiechu codzienności zastanowić się przez chwilę nad istotą życia i śmierci. Warto wsłuchać się w ciszę własnego serca i powiedzieć sobie: żyję nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Dzisiejsze spotkanie chcielibyśmy poświęcić ludziom polskiej kultury, nauki i sztuki, którzy odeszli od nas pod koniec 2020 i w 2021 roku. Swoim talentem dzielili się z publicznością i jako kwiat polskiej inteligencji zasłużyli na miano nieśmiertelnych. Ich nie ma już wśród nas, ale my o nich pamiętamy. Zatrzymajmy się przez chwilę w zadumie i powspominajmy naszych rodaków. Piotr Machalica, polski aktor teatralny, filmowy, telewizyjny i dubbingowy. Wykonawca piosenki aktorskiej. W ostatnich latach grał w telewizji, m.in. w serialach Złotopolscy, Egzamin z życia i Prosto w serce. Zasłynął rolami delikatnego, czasami wycofanego inteligenta o melancholijnym obliczu. Maria Koterbska, polska piosenkarka. Zmarła 18 stycznia 2021 w wieku 96 lat na chorobę nowotworową. Zadebiutowała w Sylwestra w 1949 roku. Była szczególnie znana w latach 50. i 60. XX wieku. Jej najbardziej znane dzieła to Augustowskie noce, Brzydula i Rudzielec, Serduszko puka w rytmie cza-cza, Do grającej szafy grosik rzuć czy Karuzela. Henryk Jerzy Papciochmiel Chmielewski, polski grafik i rysownik oraz powstaniec warszawski. Zmarł 22 stycznia 2021 w wieku 97 lat. Znany jest z serii komiksów Tytus, Romek i Atomek. Ryszard Czesław Kotys, polski aktor. Zmarł 27 stycznia 2021 w wieku 89 lat na COVID-19. Jego najbardziej znaną rolą był Marian Paździoch w serialu Świat według Kiepskich. Grał także w serialu Stawka większa niż życie, w filmie Wiedźmin czy dubbingował Króla Szczurów z filmu animowanego Dziadek do orzechów. Krzysztof Krawczyk, polski wokalista, znany z głębokiego, barytonowego głosu, gitarzysta i kompozytor. Zmarł w wieku 75 lat, 5 kwietnia 2021, najprawdopodobniej na powikłania po COVID-19. Artysta zaczął tworzyć w 1963 roku, początkowo w zespole Truba Duży. Od 1973 tworzył solowo. Najbardziej znane dzieła wokalisty to m.in. Parostatek, Mój przyjacielu, To co dał nam świat, Jak minął dzień, To co w życiu ważne. Zygmunt Malanowicz, polski aktor. Zmarł 4 kwietnia 2021 w wieku 83 lat. Grał w takich produkcjach jak Polowanie na muchy. Występował również w teatrach, Studio, Rozmaitości, Dramatyczny i Nowy. Jak mały jest człowiek bez Boga, dawniej, choć cały w jego płaskim cieniu, tańczył. Jak mały jest człowiek bez Boga, dzisiaj, choć cały w słońcu, powietrzu i chmurach, kuleje. W kościele do dzisiaj przychodzę i siadam za stary na bajki, za głupi na śmierć.
Bronisław Cieślak, polski aktor, dziennikarz i polityk. Zmarł 2 maja 2021 w wieku 78 lat. Aktor jest znany z roli Sławomira Borewicza, głównej postaci z serialu 07 Zgłoś się oraz postaci Bronisława Malanowskiego z serialu Malanowski i Partnerzy. Wystąpił także gościnnie w serialach Świat według Kiepskich oraz Pierwsza Miłość. Jan Pęczek, polski aktor filmowy i telewizyjny. Zmarł 27 lipca 2021 na chorobę nowotworową szpiku kostnego. Zagrał w serialach takich jak Barwy Szczęścia, Prawo Agaty, Na dobre i na złe, a także w filmach Cesarskie cięcie, Przeklęta Ameryka. Paweł Nowisz był polskim aktorem. Zmarł 15 października 2021 w wieku 81 lat z przyczyn nieznanych. Grał w takich filmach jak Kogel Mogel, Cicha noc, a także w serialach Barwy Szczęścia, M jak Miłość, Blondynka i Prawo Agaty. Krzysztof Kiersznowski był polskim aktorem filmowym, telewizyjnym i teatralnym. Zmarł 24 października 2021 w wieku 70 lat na chorobę nowotworową. Zadebiutował epizodem w głośnym Człowieku z marmuru Andrzeja Wajdy. Choć rzadko grywał role pierwszoplanowe, w czasie trwającej ponad 40 lat kariery udało mu się stworzyć wiele świetnych kreacji. Sympatię widowni przyniosły Krzysztofowi Kiersznowskiemu występy w serialach. Mogliśmy oglądać go m.in. w Matkach, Żonach i Kochankach, Statystach, Barwach Szczęścia czy Blondynce. Rola w filmowej wersji Statystów przyniosła mu Orła oraz Złotego Lwa. Wystąpił w filmach takich jak Wabank, Wakacje z Madonną oraz Killer. Andrzej Zaorski, znany i lubiany aktor i artysta kabaretowy. Zagrał m.in. w Piłkarskim pokerze czy Pannach i wdowach. W latach 1991-1993 był współtwórcą telewizyjnego cyklu Polskie Zoo, słynnego satyrycznego programu emitowanego na TVP1. W 2004 roku doznał udaru, po którym był sparaliżowany i miał ograniczoną zdolność mówienia. Mimo to w 2006 roku ukazała się jego książka Ręka, noga, mózg na ścianie, w której opisał walkę z chorobą. Zmarł 31 października w wieku 78 lat. Cóż tak naprawdę jest w życiu ważne? Przemija młodość, uroda, tracimy zdrowie, pieniądze. Odchodzą ci, których kochamy i ci, których nie zdążyliśmy pokochać. Mimo że śmierć jest nieunikniona, że każde istnienie kończy się odejściem na zawsze, a nasz pobyt na ziemi jest zazwyczaj ciągłą, nieustępliwą walką o przetrwanie. Jednak nie poddajemy się tak łatwo, bo nie ma nic piękniejszego niż życie. A jednak jest w nas ten głód życia, ten, co nas rozdziela, ten, co nam każe, żebną muzykę wnosić wasze uszy martwe, jak woskowe lichtarze, na oczy ślepy, garścią bzu wilgotną. Poczęmy śmierć cudzą, tak na zawsze cudzą, przygodę innych, legendę nie o nas. Garsteczką gliny nabrzmiało od słońca, krzykiem wtulonym w pachnące chusteczki. A jednak jest nas ten głód życia. Dziękujemy za uwagę.